kochany nasz rodzynku, ponieważ Cię dzisiaj z nami nie ma, więc chcemy w ten sposób Ci złożyć życzenia. Wiem, że wpadłeś teraz w biur pracy, więc nie chcemy Ci przerywać, tym bardziej, że budujesz dla nas dom i mam nadzieję, że następne święta już będziemy spędzać się razem. Mama. Dziękuję, kochanie. No właśnie, i teraz tak. Miałam Ci życzyć na wstępie wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, ale rozmawiałam z Lili i Lili powiedziała dzisiaj rano, że no ale jak to dużo zdrowia? Przecież nie wiadomo, czy tata chce i czy to jest jego marzenie, żeby mu życzyć dużo zdrowia. Mi się jednak wydaje, że to zdrowie Ci się przyda, dlatego jednak życzę Ci dużo zdrowia. Życzę Ci oczywiście tego, żeby Ci się wreszcie udało zbudować ten nasz dom, gdzie już wiem, że już nieraz masz totalnie tego dosyć, ale mam nadzieję, że jednak Ci się uda i że dobrniemy do końca, do tej mety. Życzę Ci chwili spokoju, bo wiem, że teraz jeszcze ten spokój na co dzień masz, ale jak się nasza trójeczka przeniesie do Szumilasu, to tak już cicho nie będzie. Życzę Ci na przyszłość tej ciszy i spokoju i mam nadzieję, że te nasze małe cudaczki wszystkich tutaj zwierząt w okolicy nie wystraszą. Życzę Ci jeszcze, żeby nasz kanał w Szumilesie się rozwijał super i żeby te wskaźniki leciały do góry tylko i wyłącznie. No i właśnie. No i tutaj taka dygresja. Jeśli chcielibyście nas obdarować, nas, bo ja mam jutro urodziny, to wchodźcie na kanały, klikajcie, lajkujcie, subskrybujcie, a później w komentarzach napiszcie, że to wy. Będziemy Wam bardzo wdzięczni. No dobra, koniec tej mini reklamy. My lecimy. Dziewczyny tutaj już biegają mi po parku, szaleją, bawią się patykami i już się nie mogą doczekać, kiedy mama skończy to gadanie, więc już kończę. Lecimy robić tort. Dziewczynki, chodźcie do mnie. Dziewczyny, chodźcie. Tu, uklęknij. Tak, żeby było was widać. Hej, chodź tutaj. Bądźku. Oj, o Jezu. Dobra, tutaj do kamery Jaśmina. Odwróć się tam do kamery. Tata, jeszcze raz. Buziaki. Lecimy robić dla ciebie tort. Życzymy Ci jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kochamy Cię. Tak, kochamy Cię. I... pa, pa!